Hej, cześć, witamy i do kolejnej zapowiedzi zapraszamy, nurkując w świat nowej, nieźle rokującej produkcji, która może stać się niezłą propozycją dla fanów dynamicznej walki. Nie jesteście miłośnikami czołgów? Macie lęk wysokości i samoloty odpadają ze względu na ogromne przeciążenia? W takim razie już teraz powinniście zainteresować się nadchodzącą samochodówką, gdzie rozwałka jest słowem kluczowym. Ja jestem Xaur, skłaniam się nisko i zachęcam do pozostania przez kilka minut wraz z zapowiedzią gry Crossout. A czym jest Crossout? Przede wszystkim samochodówką z Mad Maxowym i postapokaliptycznym zacięciem. Całość od tych samych ludzi, którzy zajmują się serią War Thunder, a to daje nam pewne zaplecze, jeżeli chodzi o nadzieję. Oczekiwać bowiem powinniśmy naprawdę nieźle rokującego produktu i w rzeczy samej tak jest. W obecnie opatrzonej Founder z pakami zamkniętej becie dynamika jest niezła, mecze szybkie, a zabawa z jednej strony niezobowiązująca, a z drugiej ciekawa i wciągająca. Po krótkim meczu zawsze przychodzi moment na ten ostatni, który staje się pretekstem do kolejnego meczu i tak w kółko, i tak w kółko. Zacznijmy jednak od lobby, które jest garażem oraz warsztatem. Tutaj odbywa się magia, bo właśnie w tym miejscu tworzymy nasze zbrodnicze machiny. Całość zdecydowanie dla amatorów, jak i zapalonych mechaników. Jedni postawią ramę, na niej jakieś działko po bokach cztery koła, inni natomiast z samochodu zrobił samolot albo śmiercionośnego buldożera. Dowolność jest ogromna i w moim odczuciu odbieram to jako ogromny plus. Spotkałem bowiem najróżniejsze pojazdy z najróżniejszą mechaniką i często z bardzo małą ilością słabych punktów. Warto więc w garażu posiedzieć odrobinę, aby stworzyć ideał, a później testować go na placu dookoła naszej bazy. Ten zawiera różne wersje terenu oraz jedną atrapę naszego wózka. To pozwoli z kolei skorygować błędy i wyeliminować do minimum słabości. Przechodząc jednak do rozgrywki, odbywa się ona na dany moment w trybie PvE oraz PvP. Pierwszy z nich sprowadza się do potyczek przeciwko stercie wirtualnych pojazdów wraz z grupą naszych kamratów, czego końcowym efektem są gigantyczne, potężne bossy. Natomiast PvP to czysta rozwałka, przyjmowanie punktów i całość trwa w ekspresowym tempie. O ile bitwy PvE wymagają więcej czasu oraz pochłaniają spore koszta, jeżeli chodzi o paliwo będące tutaj surowcem docelowo ważnym, to PvP kosztuje nas jedynie kolejne elementy pojazdu, które co jakiś czas się zużywają. Wygrana czy przegrana zawsze wiąże się z jakimś profitem w kwestii części, a że rozgrywki są szybkie i dynamiczne, to całością nie przejmujemy się aż tak bardzo i łańcuchowo sięgamy po kolejny i kolejny mecz. Gdyby gry trwały po 20-30 minut, całość byłaby pewnie nudniejsza, natomiast tutaj często 5 minut to aż nadto. Wystarczy bowiem kilka celnych strzałów w koło albo neutralizacja działek, aby pojazd wroga wległ się jak okaleczony żołnierz błagający o kończącą kulkę w łeb. Jednym to się spodoba, innym nie, ale naprawdę czasami warto zagrać mądrze i odwrócić się w stronę ognia tym najmniej potrzebnym elementem, aby tylko uratować skórę i za moment odrobić straty. Co prawda czasu na myślenie jest stosunkowo mało, ale kto wie, może to się zmieni na lepsze. W danym momencie mało kto pomaga, a większość jak opętana gromada pędzi do przodu, taranując i strzelając. To jest na dany moment problem, ale wraz z biciem wyższych poziomów staje się on coraz mniej uciążliwy, bo tam walkę toczą ogromne, wytrzymałe i dość cenne w częściach maszyny. Sporo elementów bowiem nie jest zwykłym złomem zdobywanym od tak przy pierwszej lepszej wygranej. W grze funkcjonuje coś takiego jak frakcje i każda z nich nie tylko ma swój specyficzny rodzaj wózków, ale i części, które kraftujemy. Te wymagają nieraz długiego farmienia surowców w trybie PvE i sporego nakładu drogi i benzyny, która miejmy nadzieję nie stanie się w przyszłości elementem pay to win. Na dany moment można jednak handlować między graczami, więc całe szczęście wystarczy posiedzieć raz na jakiś czas dłuższą chwilkę w grze. Wracając jednak do craftu, element jest obszerny i stosunkowo ciekawy, ponieważ ogromna liczba wykonanych w ten sposób rzeczy ma sporo wyższą wytrzymałość i ogromny potencjał bitewny. Zresztą samo hasło przewodnie gry to Craft, Ride, Destroy, widać więc wyraźnie na jakie części składowe położono największy nacisk. Ostatnią rzeczą, o której pogadamy, jest natomiast to, co widzimy i słyszymy. Graficznie Crossout nie wygląda źle. Mimo wszystko nie jest to szczyt technologii i raczej nastawiałbym się na szatę podobną do znanych tego typu produkcji. Fizyka pojazdów jest znośna, chociaż momentami zbyt mocno nimi rzuca. Natomiast udźwiękowienie nie należy do najgorszych i całkiem fajnie słucha się bulgotu V8. Zobaczymy jednak, co przyniesie przyszłość. Darmowa, pełna wersja zbliża się wielkimi krokami, a wtedy będzie można bardziej krytycznie podejść do całości. Na dany moment standardowo trzymamy kciuki, zacieramy ręce, a ja odpalam spawarkę od Adobe, żeby skleić ten materiał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza na temat tego, co sądzicie o uniwersum oraz rozgrywce. Do usłyszenia, hej!